Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kaorle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Mass Effect. Przyznam, że dzisiejszy odcinek będzie jeszcze taki trochę nietypowy, bo można traktować częściowo jako poboczny. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i z tym, co podpowiadaliście w komentarzach, to powinniśmy mieć chociażby jakieś zadanie dla Tali albo rozmowę z Tali, ale fajnie by było też wyczyścić kilka takich okolic misji fabularnych, przy czym nie atakując jeszcze ich. Myślałem, żeby zrobić to na live'a, ale bałem się, że coś ważnego z perspektywy naszych tutaj kontaktów z towarzyszami może nam umknąć, więc szkoda by była wielka. Tali, masz rzeczywiście coś do powiedzenia? Shepard, muszę z tobą porozmawiać. To bardzo ważne. Rzeczywiście ma. Wszystko w porządku? Pamiętasz te dane z getańskich węzłów kontrolnych? Chciałabym dostać kopię. Aż za nie mówił. Chcesz zabrać te dane ze sobą, wracając do wędrownej floty? Te pliki zawierają bardzo potrzebne informacje. Dzięki nim moglibyśmy lepiej zrozumieć gety i odzyskać kontrolę nad naszą planetą. Czyli opuszczasz nas? A co z ewentualnymi romansami? Jeśli przekażę ci te dane, twoja pielgrzymka dobiegnie końca. Wrócisz do swoich ludzi. Nie od razu. Najpierw zajmiemy się Sarenem. Ale potem Quarianie naprawdę potrzebują tych danych. Trzeba sobie zasłużyć. No dobrze, aby zabić gety. Chcesz wykorzystać te informacje, aby zniszczyć wroga. Najpierw musimy przeprowadzić badania. Może to potrwać wiele lat, ale dowiemy się, jak zmieniły się gety. Jak ewoluowały w ciągu ostatnich stuleci. W porządku. Nie ma sprawy. Zrób sobie kopię. My, Quarianie, mamy wobec ciebie ogromny dług. Dług, którego pewnie nigdy nie spłacimy. Niewiele mogę zaoferować. Mogę tylko obiecać, że zostanę z tobą do czasu, aż Saren zostanie pokonany. Nic więcej nie oczekiwałem. Dziękuję, Shepard. No proszę, tylko punkt idealisty, ale to wszystko Tali. No dobra, może jeszcze pogadamy? Hej, Shepard, mogę ci jakoś pomóc? Muszę już iść. No dobrze, wszystko słyszeliśmy, do zobaczenia, więc możemy wracać na misję. Zakładam, że i u innych postaci nic nowego się nie pojawiło, można aż sprawdzić dla pewności, bo jeżeli są jakieś nowości, to... Komandorze? O, możemy porozmawiać? Masz kilka minut na rozmowę bez świadków? Powinnam wrócić do swoich obowiązków. Karabiny same się nie czyszczą, jeszcze nie. Może... O, obrażona? Może pani odejść. Pani sierżant. Ser? Obrażona? Znalazłby się jakiś karabin do wyczyszczenia i by można było w trakcie tego sobie pogadać, ale dobrze. Dobrze, może w takim razie Sonia nie będzie obrażona tutaj, ale przyznam, że czasem kusi wybranie tej takiej ścieżki buca, żeby zobaczyć, jakby to było, na zasadzie, że no nie damy ci tych danych o getach, no co powiesz? Kajdan, nikt z nami nie chce gadać. Może ty coś powiesz o tych biotykach, co tam byli? Potrzebujesz czegoś, komandorze? Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? Nie sądziłem, że będziesz miał czas na rozmowę. Tyle się przecież dzieje. Pewnie jakiś ksenobiolog zechce poczytać na temat Toriana. Papierkowa robota może zaczekać. Co ci jest? Czasem potrzebuję kogoś, kto chciałby mnie wysłuchać. To nie był temat na odprawę. Wygląda na to, że wszystkie rasy zamieszkujące galaktykę zajęte są swoimi problemami i nie chcą wiedzieć, co się dzieje wokół. Chociaż tu ktoś coś nowego ma do powiedzenia. To dość ludzkie zachowanie, jak na mój gust. Tak. Wygląda na to, że różne gatunki mają jednak wspólne cechy. Będę o tym pamiętać, choćby ze względu na Wyrnusa. Myślałem, że będziesz miał żal po tym, co spotkało cię ze strony Wyrnusa. Zanim spotkałem Wyrnusa, wiedziałem o obcych tyle, co każdy inny cywil. Wydawali mi się dziwni i próbowali nam mówić, co mamy robić. Od pierwszego kontaktu minęło zaledwie 26 lat. To niewiele, aby zrozumieć kogokolwiek. Dzięki Wyrnusowi dowiedziałem się, jak wiele cech ludzkich mają obcy. Nie różnią się od nas. Zdarzają się wśród nich durnie, ale bywają też święci. Jak wśród ludzi. Kiedy nadarzyła się wreszcie okazja do zemsty, nie miałem już na nią ochoty. Zazwyczaj ciężko cię przekonać. Dlaczego zmieniłeś zdanie? Zranił pewną dziewczynę. Złamał jej rękę. Sięgnęła po szklankę wody zamiast przenieść ją biotycznie. Chciała się po prostu napić wody bez krwotoku z nosa. Wtrąciłem się jak idiota. Nie wiedziałem jeszcze, co zrobię, po prostu musiałem zareagować.
Avernus wpadł w szał, mało mnie nie zabił. Darł się, że powinni nas zbombardować, żebyśmy wrócili do epoki kamienia upanego. I wyciągnął nóż. Wojskowy pazur, obok mojej twarzy. Uwolniłem się. Biotyczny cios prosto w zęby. Teraz nie umiem uderzyć o wiele mocniej, ja miałem dopiero 17 lat. Musiałeś się nie na żarty wystraszyć. No, nie tak bardzo jak Avernus. Uderzenie go zabiło. Skręciłem mu kark. Pewnie zdołaliby go uratować, gdyby dostatecznie szybko trafił do szpitala. Ale nie trafił. Kiedy odesłali ciało do domu, doszło do zamieszania. Szkolenia BWIA zostały przerwane. Kilka lat później Conatix zwinął interes. No dobra, może i nienawidziłem tego Turianina. Ale jeżeli jeden dureń wystarczy do oceny całej rasy, to ludzi też bym znienawidził. To rozsądne rozwiązanie. Rób tak dalej, a damy sobie radę. Rozsądne zachowanie to w zasadzie wszystko, co nam pozostało. Wszyscy inni w tej galaktyce potracili rozum. Poza obecnymi tutaj, oczywiście. Ano, my jesteśmy najlepsi. Dobra, Kaiden, to skoro ty nam wszystko powiedziałeś, to możemy lecieć... Ale jak przygotowana nasza kajuta, już podwójne łóżko? Nie no, chyba że to męski pokój po prostu i z Kaidenem go dzielimy, bo brakuje miejsca na więcej. Możemy wracać, no właśnie zastanawiam się gdzie, czy nie skoczyć jeszcze na chwilę na Cytadelę, zobaczyć co się tam działo, bo przecież Rada co chwilę do nas dzwoniła, na pewno pani dziennikarka też chciałaby usłyszeć, jakie nowości kryją się tutaj w galaktyce, co poznaliśmy w czasie naszych podróży. Niewiele nam zostało do zamknięcia też wielu innych tematów. Więc Cytadelo. Zobaczmy, może dawno nas tam nie było, żeby wiedzieć, czy na pewno mamy wszystko. Wdowa. Aż się przypominają początki. Nasze pierwsze kilkanaście odcinków, nim w ogóle wyruszyliśmy badać galaktykę, a teraz jak to ładnie wszystko idzie. Ale dobra, Joker, ty jeszcze na miejscu? Pewnie też nic nowego. Hej, komandorze, potrzebujecie czegoś? Muszę już iść. Jasne, na razie. Uwielbiam te powitanie i pożegnania. Wyjrzyj na zewnątrz. A, dziękuję. Leksykon. Oczywiście plan jest taki, że jak zakończymy Mass Effect 1, nim przejdziemy do dwójki, puścimy sobie też cały leksykon, tak żeby zobaczyć, co tam słychać, zrozumieć ten świat i idealnie wejść w dwójkę bez żadnych pytań. Proszę czekać. Zapisano oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. No dobra, a my w takim razie ruszamy i jak trafimy na coś ciekawego, halo? To jeszcze przeniosę nas do tego fragmentu. Po wielu fragmentu. Latach słabych wyników ekonomicznych, korporacja Exogeni ogłosiła, że kolonia badawcza na Feros wreszcie zaczyna przynosić zyski. Nowe odkrycia oraz zaangażowanie w ideę kolonizacji wreszcie zaprocentowało. Wiadomość pozytywnie zaskoczyła inwestorów. Po jej ogłoszeniu zanotowano znaczny wzrost cen akcji Exogeni. No tak średnio bym powiedział, tak średnio, bo... Wydaje mi się, że wręcz to nasze odkrycie było zgoła inne. No tak, spójrzmy razem na mapę. Akademia nic od nas nie chce. Dzień dobry, ambasadorze. Może tu coś będzie nowego, bo przyznam, że biegam po tej Cytadeli i spokój. Widziałem twój raport na temat Feros. Gdybyśmy wiedzieli cokolwiek o Torianie, Exogeni nigdy nie otrzymałaby pozwolenia na założenie tam kolonii. Bogu dzięki, kolonia została uratowana. Jednak musimy bardziej uważać na trawersie. To jeden z głównych kierunków naszej ekspansji. Koloniści nic was nie obchodzą. Dla was to tylko polityka, prawda? Nie wszyscy jesteśmy bohaterami, komandorze. Każdy z nas służy ludzkości na swój sposób. Nie można uciec od polityki. To część życia. I momentami nie wygląda ona różowo. Nie zwracajcie na niego uwagi, Shepard. Ambasador bywa czasami nieco zgorzkniały. Taka praca. Wiemy, jak go wygonić. A ty, kapitanie, masz coś tak, nowego? Tak, komandorze? Nic ci nie jest, pracował. Muszę już iść.
Poczekam tutaj. Przyjdźcie, jakbyście czegoś potrzebowali. Komandorze, nie mogłem się doczekać ponownego spotkania. To już? Mam plan i potrzebuję waszej pomocy. W końcu ktoś, kto chce czegoś od nas. Mam dużo pracy, ale mogę poświęcić ci chwilkę. Świetnie. To zajmie tylko chwilę. Ostatnio tyle ludzkich kolonii zostało zaatakowanych, a jedno widmo nie może być wszędzie. Może powinniście zaproponować mnie na stanowisko drugiego widma. Że jak? Dlaczego chcesz zostać widmem, Konradzie? Chcę pokazać Radzie, co potrafi ludzkość, tak jak wy to robicie. Byłbym świetnym widmem. Wiem, że boicie się zaufać ludziom po stracie drużyny na Akuzę, ale ja nie zawiodę. Porozmawiajmy o Imperatorze. A co z twoją żoną, Konradzie? Ona też ci ufa. Nie zawiedziesz jej w ten sposób? Co? Nie rozumiem. Wiesz, dlaczego ciągle w tym siedzę? Bo wierzę, że są ludzie, którzy tworzą prawdziwą siłę ludzkości. Macie rację. Przesadziłem z tymi planami, a chciałem tylko pomóc. Naprawdę. Wrócę do domu. Dziękuję za dobrą radę. Nie wygląda na szczęśliwego, ale chociaż my dobrze wyszliśmy w jego oczach. Czyli tym samym zakładam, że zamknęliśmy kolejny wątek poboczny i szczerze biegam po tej cytadeli. Już mam tutaj 40 minut na liczniku. I nikt niczego od nas nie chce. Nie widzę nigdzie pani reporterki. Miała się pojawiać czasem, jak jakaś ważna informacja nam wskoczy w ręce, ale widocznie wszystko to, co dostaliśmy, jest nieważne. Więc tym samym wracamy na Normandię i lecimy oddać kolejną misję poboczną z panią Blake. A może przy okazji też zrobimy jedną związaną z bratem i będziemy mieli wtedy naprawdę czysto, jeżeli chodzi o misje poboczne. Okręgi i SOC. Tu już powinienem trafić. Sprawdziłem w międzyczasie broń widma, ale jest technicy prezydium próbują ustalić przyczynę ostatnich katastrofalnych przeciążeń systemu komputerowego. Źródła podają, że technicy wciąż nie są pewni przyczyn usterki. Nie znają też funkcji, jakie z założenia wykonywał system. SOC prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanych aktów wandalizmu lub niewłaściwego wykorzystania własności publicznej. Mowa o opiekunach, czy jakieś inne problemy tu się... Co złego, to nie my. To był tylko skan opiekunów, których nie można podobno skanować, ale zastanawiam mnie, co z tego jeszcze wyjdzie. Właśnie. Co z misją skanowania? Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. No i nareszcie... Zapisano, oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Zluzuj, nawigatorze. Nareszcie będziemy jedną nogą bliżej misji głównych. Już od następnego odcinka, tak na dobrą sprawę, bo... No chyba, że to coś, co poboczne nam się szykuje, będzie dość długie, ale... Koński łeb gdzieś tu się nam kręcił. Lokalna gromada? Nie, to tu. Noveria. Koński łeb. Dzień dobry. O, tylko teraz z panią Blake mieliśmy rozmawiać. Sternus? Fortuna. O, chyba Fortuna to miała być. No, czyli mamy jeszcze dwa układy do zeskanowania. No dobra, to po drodze załatwmy kolejne planety. Ventanamia, bo brakują nam 3 do zamknięcia też kwestii wykonanych skanów. Tu możemy lądować. Okej, to za moment do tego przejdziemy. Termolium, czy jak to się... Termulon, badaj. Skanując tę planetę udało ci się odkryć niewielkie, acz wartościowe złoże plutonu. Bardzo miło. Skanując tę planetę, uda nam się odkryć podczas skanów planety Magnilis odkryto pozostałości uszkodzonego statku badawczego. Twój oddział rozpoznawczy nie znalazł żadnych śladów załogi, ale wrócił na pokład z insygniami przyczółka Rokam. Nie wiem, czy to też nam nie zamyka tematu.
No i planeta do lądowania. Amaratheanie to chłodny, skalisty świat z atmosferą składającą się z dwutlenku węgla i azotu. Zamarznięta powierzchnia składa się głównie z lekkich tlenków tytanu i gliny ze złożami toru i innych metali ciężkich głęboko w skorupie. Amarantie została nazwana przez ludzką poetkę Sofię Cabral podczas jej służby na Kupę, statku badawczym Przymierza. W rozproszonym świetle czerwonego karła fortuny powierzchnia Amarantie jest bogata w błękitne i purpurowe nawet w środku dnia. Jest bogata w błękity i purpurę nawet w środku dnia. Dobra, Liara, chodź na badania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień dobry, purpurowa planeta. Podobno. Zobaczmy tak, dziennik. Bo teraz nie wiem, czy pomyliłem panią Blake, ale tak, zaliczyliśmy naszego fana. Jeszcze jeden metal ciężki też zamkniemy i jeden medal ligi. Jesteśmy w stanie załatwić jedną i drugą rzecz. Helena Blake. Fortunie, czyli tu się spotkamy z Heleną Blake i tym samym załatwimy kolejny temat. Jakie to piękne, czyścimy naprawdę wszystko, co tu poboczne. Zakładam, że jak będziemy tam na tych planetach dodatkowych, to też nam coś może wyskoczyć, ale praktycznie wszystko to, co się ciągnęło od samego początku, jak skanowanie minerałów, złoże irydu, tylko teraz tego nie zepsuć, nasz ostatni tutaj. Skanowanie minerałów, gdzieś tam zdobywanie tych identyfikatorów i tak dalej, będzie można uznać za zakończone. Aż coś wybuchło z wrażenia. Zastanawia mnie, czy robienie tych zadań później nie byłoby bardziej opłacalne z perspektywy pieniędzy, jakie możemy dostać. Anomalia, placówka inżynierów. Zapewne nas interesuje placówka inżynierów, ale kto wie, może gdzieś tu jakiś salarianin jeszcze leży. Kolejny temat zamknięty, ale to ładnie wygląda. Tak fajnie się patrzy na listę zadań, gdzie wszystko jest już odhaczone. Dobrze i niedobrze może, bo tutaj też podpowiadaliście w komentarzach, że no w pierwszym Mass Effect te misje poboczne szału nie robią, ale w drugim praktycznie wszystkie są ciekawe. I to cieszy, bo przyznam, że no część z misji tutaj z tego Mass Effect, no to czuć, że to takie zapychacze, które wcale nie musiały się zjawić w grze, bo już idę. Nic byśmy nie stracili, jakby nie było na przykład szukania ID czy minerałów. Ale dobra. To jakieś inne atrakcje? Chyba towary do zebrania. Interfejsy bierz. Mimo wszystko broń widma sama się nie zdobędzie. Najgorzej, że no nie jest tak prosto o nią. Znaczy jest prosto, no zapłacić 600 tysięcy, trochę teraz żałuję, bo może trzeba było wziąć karabin sztormowy widma. 600 tysięcy tylko na Cytadeli to kosztuje. My mamy już prawie 3 miliony na naszym koncie, a pewnie jakby sprzedać wszystko to ponad 3 miliony. Ale z drugiej strony chciałoby się kupić już, no chociaż ten 8 poziom, 7 to no większość rzeczy tu podnosimy na 9. To 7 to trochę jak napluć nam. To i owo. Czyżby ostatnie potrzebne ID do szczęścia? Halo? Halo? Co tu leży? Starożytne gruzy. Odzyskaj starożytny gruz. Co macie? Turian. Udało ci się znaleźć skomplikowany naszyjnik z paciorków oznaczony insygniami kolonii Galantana. Wydaje się bardzo stary. Czyli to nie było to, co nas interesowało? A nie, jednak medalion ligi jeszcze jest nam gdzieś potrzebny. A tak miłość zapowiadało, że to już, to tym razem. Ale może jak polecimy na jeszcze jedną planetę, to a nuż tam będzie, czy w ogóle w tym innym układzie, jak będziemy badać. Coś znajdziemy. No tutaj też mamy odpowiedź na nurtujące pytanie gdzieś na początku zabawy. Tego nie było w Andromedzie, a tutaj zrobili tak miło, że no, jest pewien zapas tych wszystkich rzeczy do zeskanowania. Nawet jakbyśmy jakimś cudem coś ominęli, to i tak jesteśmy w stanie to nadrobić na innych planetach. W Andromedzie pamiętam, że jak mieliśmy już 98% gry, to nie mogliśmy przejść dalej czy pchnąć dalej tego mimo zbierania całego rzeczy pobocznych. Szukaliśmy wręcz, przyczesywaliśmy każdą planetę i kiszka.
ale dobrze. Pani Blake! Go, go, Power Rangers, znam to! Ale może wyciągnijmy broń. O. Witam ponownie, komandorze Shepard. Jestem bardzo zobowiązana. Ze względu na śmierć partnerów, syndykat należy wyłącznie do mnie. Nie udałoby mi się bez was. Jeszcze nie skończyłem. Przyjemność po mojej stronie, ma pani rację. Miło, przyjemność po naszej stronie. Oni zasługiwali na śmierć. Czy my będziemy mieć jakiś problem? Nie, jeżeli mogę temu zaradzić, komandorze. Ufam, że widzicie we mnie mniejsze zło niż w tych dwóch trupach. Pod moim przywództwem będziemy się ograniczać do hazardu i kontrabandy. Nie będzie przemytu narkotyków ani batariańskich niewolników. Te dni minęły. To jest spoko. Tak, proszę trzymać się z dala od kłopotów, aż to jeden narkotyków. Nie ma niewolników, nie ma hazard i tak tam jakoś się będzie kręcił, ale zobaczymy, bo czy jesteśmy takim złotoustnym, że możemy ją nawrócić? Ten gang ma złą reputację. Handel niewolnikami i narkotyki. Nie można temu zaprzeczyć. Być może macie rację. Być może organizacja została tak spaczona przez tych dwóch imbecyli, że nie można już temu zaradzić. Rozwiązując gang, odejdę wolno. Nie po to działam, by dać się aresztować. Wolę zginąć, niż wylądować w mamrze. I z pewnością zabiję, zanim dam się zamknąć. KPW? A nie możesz założyć nowego gangu bez tych narkotyków i niewolników i wszystko będzie okej? Tak. Może pani odejść. Gang ma zniknąć, rozpłynąć się w powietrzu. A jeśli o nim usłyszę? Nie usłyszycie. Nie jestem na tyle głupia, by łamać słowo dane widmu. Teraz wybaczcie. Moich ludzi irytuje widok funkcjonariusza prawa. Do widzenia, Shepard. Siema. Teraz tak, pytanie, bo wszedłbym do środka, ale... No to taka standardowa baza. Boję się, że jak przekroczymy linię, to po prostu ją wkurzymy, a nie o to nam tu chodzi w tej misji. No, dogadaliśmy się z panią Blake, czyli szło temat załatwić całkiem miło. Wróćmy na Normandię, to mamy jeszcze jeden układ do zbadania i będzie wszystko. To nawet się cieszę, że nie zabieraliśmy się za to na live, bo przez chwilę miałem taki plan, ale uznałem, że a co jeżeli to wszystko zajmie nam godzinkę mniej? I też jeszcze takiego biegania po Cytadeli. Nie mówmy hop, może ta misja dopiero się rozkręca. Łączę. Komandorze, cieszę się, że jesteście. Mamy tu dość pilną sprawę i wiem, że tylko wy jesteście w stanie wykonać tę misję. Wchodzę w to, chyba że narkotyki i przemyt, to nie. Jak mogę pomóc, admirale? Fanatyczni biotycy zaatakowali załogę stacji medycznej za pomocą środków psychotropowych. Narkotyk ten doprowadza pracowników ośrodka do chwilowego obłędu. A biotycy z powodzeniem wykorzystują ich jako żywe tarcze. Zginie wielu badaczy, jeśli otworzę ogień. Właśnie o to chodzi. Normalny zespół pewnie poradziłby sobie z biotykami kosztem cywilów. Dlatego skontaktowałem się z wami. Mam nadzieję, że uda się wam ocalić naukowców. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by ocalić tych badaczy, admirale. Wiem, że tak będzie, komandorze. Wysyłam współrzędne. Piąta flota, bez odbioru. Piąteczka, bez odbioru. No dobra, szukamy ID. Pusto. Gazowy olbrzym na domiar złego. Może tu... A, ale to będzie prawdopodobnie ta misja, o której tu mówili. Xaviere. Też nic nie ma? Zagrożenie mrozem? Ale dziwne, że nie możemy wylądować, skoro takie coś tu dostaliśmy, chociaż nie jest powiedziane, że na przykład jakaś misja główna nas nie poprowadzi w tamte strony. No już nie ma czego badać, tak, bo te wszystkie minerały zostały zbadane. Nie ukrywam, że po cichu liczę na te wisiorki, paciorki nam potrzebne. Skana orbity wykryje duże skupisko Halo 3, to też mamy, więc bieda niestety, bieda, Junord. Może wy macie coś, co nas tu zainteresowało. Twój skan odkrył starożytną sondę na orbicie planety Juntorl. Po przetransportowaniu sondy na pokład Talii odkryła w jej ładowni medalion Ligi Pierwszych. Mamy wszystkie medaliony Ligi Pierwszych. Kolejna misja zaliczona. Majesty.
To modularny transportowiec. Znamy te opisy, więc wbijamy nikły ślad radioaktywnych cząstek, być może pozostawione przez nuklearny napęd podświetlny, prowadzi do znajdującej się nieopodal planety Xavin. A, Xavin, wiedzieliśmy, że się tu spotkamy. Czy już możemy wylądować? Dziękuję za pozwolenie. Xavin ma rozrzedzoną atmosferę składającą się z dwutlenku węgla i etanu. Powierzchnia jest zamarznięta i składa się głównie z kobaltu ze złożami miedzi. Warunki na planecie są niebezpieczne, gdyż na powierzchni nieustająco szaleją burze lodowe. A dzisiaj środa? Nie, dzisiaj nie środa. Chyba, że ktoś ogląda w wczesnej godzinie, to dzisiaj środa, więc dzień lodowy bardzo. Ładnie to, ładnie. Aż spojrzę w dziennik. No wygląda to dobrze. Chociaż widzę, że tu mamy dwie misje. Majesty, odkryj szczątki statku. Tak, a do tego wszystkiego oblężona baza medyczna na planecie z Kakusa, gromady Hades Kamma. A, tu Kakus to gdzie indziej nam się pojawił. No dobra, ale my załatwimy korsarzy. To jest misja też od jednego kolegi z Cytadeli. Wow, i trochę rzeczy mamy tu do zbadania. Nie wiem, czy te anomalie mają sens. Opuszczone obozowisko, anomalia. Czy jak jesteśmy, to wszystko a, jedźmy wszędzie po prostu. Dlaczego mówię, że nie ma sensu? Bo mamy wszystkie misje poboczne z tymi ID, książkami matki Benizi i tak dalej porobione, więc tak naprawdę znalezienie czegokolwiek, nawet minerałów, niczemu nie służy. I już, tak samo te właśnie, skany minerałów, wszystkie porobione. Ale to wygląda jak ciekawe coś. Znaczy, nie to, że coś, tak, że zima, coś, tak, zwłoki zbadaj. Wygląda na to, że ten człowiek zmarł lub został zabity, kiedy próbował oznaczyć pobliskie złoże minerałów. Zróbmy to za niego. O, a może nie, może, znaczy, zróbmy, ale z głową zróbmy to. Niech ma na pamiątkę. Ciekawe, czy będą nam płacić jeszcze za te minerały w momencie, gdy mamy już skatalogowane wszystko. Płacą, czyli warto nawet. No, dla samych pieniędzy. Może to brutalne, ale dla pieniędzy warto. Dobra, lecimy tam przeczesać. No ciekawe, że pojawiają nam się po drodze jeszcze dodatkowe misje, ale to najwyżej gdzieś, jak będziemy sobie przelatywać koło tamtych hadesików i tak dalej, to jeszcze się nadrobi. Być może jak będziemy latać też, to zbierze się nam trochę tych zadań pobocznych, tak żeby znów mieć okazję do spotkania na żywo. A my już nie kombinując, nie szukając, wybierzemy się wkrótce na misje główne. Kolejne takie dziwne jakieś połączenie? Wrak sondy, dzień dobry. O, nie, nie, dzień dobry! Trochę nie wyszło. O, idealnie zostaliśmy opluci. O, ale ta górka była całkiem niezłym pomysłem. Ile jeszcze nas czopaszczy w tej przygodzie nas tu spotka i nie trafiona. Nie no, tak chyba wygodniej. Co? Nie podoba ci się, tak? Ale jak nas goni, maleńka. Wcale nie jesteś wielka. Wszystkie? Wszystkie. Oj, oj! Tak przestrzelić to się nam jeszcze nie zdarzało. Ale oszukuję z tym kwasem. Ładnie potrafi nim zakręcić. Jakbyśmy jechali po prostu, też nas potrafi opluć. Nawet nie wiem, czy tu rozsądne tak blisko tego jeździć, tak? Bo wyskoczy na nas i tyle z tego będzie, ale padło? Oj, chyba padło. No,
77 tysięcy. Coraz trudniejsze te stworzenia nas tu atakują. Ale okej, mamy to. I żyjemy. Mako. Powiedz, czy warto było. No co? X-y nie są złe tutaj, tak. Ale dobra, mapa. Kolejny temat załatwiony. Idziemy za nas na anomalię numer 2. Coś jakby nam się psuło lekko, ale szkoda o mniżelu na naprawę, tym bardziej, że zakładam, że już żadna walka nas nie czeka. Mamy przynajmniej... Nie będzie nam zimno na tej planecie, powinno nas grzać teraz od samej Normandii. Nie to, żebym szczędził na naprawach, ale... Skoro Presley będzie w stanie nam... Presley w stanie nam tu gratis gdzieś zespawać, to... Czemu nie? Odzyskać starożytne gruzy? No właśnie, więc to też już mamy. Będzie ból pozostawiać planetę z tymi artefaktami, ale... To nam daje może tyle, co jakiś tam bonus do kasy. Obozowisko najemników. Opuszczone obozowisko. Dobra, to opuszczone już. Po drodze załatwmy wszystko. Gorzej jak z tamtego obozowiska będziemy musieli później wrócić do opuszczonego, dowiedzieć się, co tu leżało. Dlaczego musieli je opuścić. To coś tam w oddali? Tak, tak to wygląda. Cała naprzód. Ręcznego mi trochę brakuje w tym pojeździe. Myślę, że na takim terenie jak tutaj mamy, to byłoby wręcz idealnie. Rzeczywiście niewiele się dzieje. Generator. Nie wygląda na to, żeby w tym obozie ktoś się ostał. Generator wprawdzie ciągle działa, ale nie ma śladu po mieszkańcach. Na komputerze obozowiska znajduje się kilka ciekawych lokacji. To wy jeszcze chcecie nas tutaj rozciągnąć po... Wow! No ale dobra, minerały, anomalie to są nam znane rzeczy. Skoczmy do obozowiska najemników, a najwyżej tamto to już gdzieś przed naszą kolejną przeprawą wyzbieram, bo... No fajnie by było w miarę sprawnie to wszystko tutaj poprowadzić. A jak widać, gra nas zachęca do tego, żeby trochę dłużej zostać na planecie. Parę spotkań temu to może miałoby piękne znaczenie, tyle minerałów do znalezienia. No właśnie, bo to też istotne, jeżeli chodzi o tę nadwyżkę, że przecież ile z tych minerałów my zbieraliśmy tylko po jednej sztuce na wielu planetach, a wydaje mi się, że to wynika też z tego, że nie szukałem dogłębnie. Jakby się uprzeć, to może ta mineralna misja byłaby zakończona dużo, dużo szybciej. A z drugiej mamy też, o, wiedzę na przyszłość, jednak się napraw. 15 mniżelu, tak za darmo. Mamy wiedzę na przyszłość. O, rakiety! Wow! I snajper! Dobra, weźcie już tutaj nas do boju przygotuj... O, już możemy strzelać. To miło. Myślę, że więcej te naprawy będą nas kosztować. A nie jest źle. Ci z tym nie wiem co gorsze, bo... Snajper nam chyba na dobrą sprawę nie jest w stanie nic zrobić złego, ale te rakiety ładnie wyglądają jak lecą. Snajper nic złego nam nie zrobi, bo to jest tam płoteczka tyle co. No ale sam tego chciałeś. Jeszcze ktoś tam przeżył? Myślę, że wstaje. Dobra. Powiecie nam coś o tym bracie? Co się tu wydarzyło? Myśmy zamknęli też i ten temat. O! Nie wziąłem broni widma, chociaż warto będzie wrócić na Cytadelę, zamknąć też i ten wątek. Więc może od razu kupić tam jednak po drodze coś. Do dalszej zabawy. Nie no, świetnie, świetnie. O, widzę chyba kroganin? Zaraz damy czadu. Myślałem, że zaraza. No ty, czadowy. I tak to ja mogę strzelać. Daj rękę. Tak się o mnie klucze tam podleczyć.
Też z Gwiezdnych Wojen się wyrwali. Co jak... Ty, jak ty jeszcze żyjesz? Oszukał nas. Nie na długo. To było dopiero. Idealna śmierć. No dobra, wiem, że tu jesteście. Wyłazić. Oj, a nie, myślałem, że to jest granatem gość. Dobra, musimy uważać, jak kroki stawiamy. Może źle oceniłem, że są na piętrze. Ło, Anglicy! Nie mam zaufania. You must die. No. Gdzie jesteś? You must die. To ty tak ładnie do nas krzyczałeś. No dobrze. Temat zamknięty. Idziemy dowiedzieć się, co stało się z bratem. I kolejne punkty idealisty, mam nadzieję. O! Brata nie ma? Skrzynka odpadów, tu go schowali? No, to trochę średnie. Chyba, że... Dobra. Już wiem. You must die. Na górze to wszystko się ukrył. Czyli jednak brat nie siedział w skrzynce na odpady. Tak źle go nie potraktowali. Chyba. A nie. Koło tego nie stoi. Odkryłeś ciało kapitana Willema. Dowódcy MS Majesty. W swojej martwej dłoni ściska mały datapad. Weź datapad. No nic z nim nie zrobimy więcej. Więc myślę, że chcąc domknąć tę misję już całkowicie, wrócimy sobie na Cytadelę. Trochę czasu tam dzisiaj w niej zleciało, ale może to będzie też spoko opcja, żeby kupić broń widma, nawet na tym 7 poziomie. Więc wracajmy na Cytadelę. No, i dotarliśmy do wieży Cytadeli. Po drodze okazało się, że to była pułapka getów, trzeba było kilka wybić, jakieś tam minerały poskanować, ale jesteśmy, Garot. Jakieś wieści? Udało wam się już znaleźć mojego brata? Znalazłem ciało twojego brata. Jego statek został zaatakowany przez piratów. Willem nie żyje? Mogłem się tego spodziewać. Byłem prawie pewny, gdy urwała się łączność. Ale łudziłem się, że może miał szczęście. Współczuję. Dziękuję za odszukanie go. W końcu mówią, że najgorsza jest niewiedza i robienie sobie nadziei. Nie? Wybaczcie mi teraz. Muszę zorganizować pogrzeb. Liczymy na za... Nie. Widzimy się w kolejnej części. Już w misjach głównych wygląda na to, bo... Mamy tylko niezbadany świat. Nie wiem, czy tam też nie będziemy mieli jakiejś misji. Gdzie to było? Hades Gamma. A nasz Wimir nie był gdzieś? Hades Gamma? Nie Wimir. Wyścig z czasem? A może i... Wirmir. Zobaczymy. W każdym razie tutaj kończymy nasze misje poboczne. Najwyżej następno gdzieś tam połączymy z czymś jeszcze, ale jest ładnie czysto. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.